Z nami Jakub Kiwior, tak sobie myślę, wychodzi obrońca na mecz z Niemcami. Mecz kończy się A na 0 z tyłu, B wynikiem 1-0, C po bramce zdobytej przez obrońcę. Mecz idealny, mecz spełnienia marzeń? Na pewno, cieszę się z wygranej, z bramki, że zagraliśmy na 0. Właśnie z tych rzeczy najbardziej się cieszę, bo obrońca wychodzi z takim założeniem, że właśnie dwie rzeczy, no, wygranie meczu i zagranie na 0 to już sprawa radość jako obrońcy, a jeszcze strzelenie bramki, która daje zwycięstwo, no to już brak słów. Dla nas z zewnątrz, obserwatorów, to ustawianie po pierwsze z trójką, po drugie z Tomkiem Kędziorą na środku tej trójki, to było pewne zaskoczenie. Jak poznaliście ten pomysł Fernando Santosza, też byliście troszkę zdziwieni? Znaczy, no, zgrywaliśmy się na treningu, więc trener dał nam szansę, żebyśmy przećwiczyli to ustawienie, żeby każdy wiedział, co ma robić na swoich pozycjach. Jasne, że może na treningu to nie do końca tak dobrze fungowało jak dzisiaj, ale wynieśliśmy wnioski z tych treningów, podeszliśmy bardzo rozsądnie do tego meczu i to tylko przyniosło skutki. To jeszcze chciałem o te stałe fragmenty gry zapytać, bo to nie był przypadek. Raz mogło się zdarzyć, natomiast oprócz tej bramki na 1-0, 2-3 razy naprawdę było groźnie po tych wrzutkach. Dużo czasu na to poświęcaliście na zgrupowaniu? Znaczy nie. Mieliśmy trochę czasu, no, spędziliśmy, bo trenowaliśmy to, ale fajnie, że wrzutki były tak dobre, że zawsze było jakieś zagrożenie po nich. No, mogło wpaść więcej, ale no nie udało się, ale mam nadzieję, że jeszcze nie w jednym meczu będziemy mieli takie sytuacje i tak to będzie dobrze wyglądało.